Witam w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w StarCraft. Ostatnim razem przeszliśmy całą kampanię Zergów. Skończyliśmy na misji 10. Nie pokazałem spada filmiku, który tuż po tym następuje, ale to po prostu kwestia jakości, która jest kijowa. Zaś tym razem będziemy działać protosami. Overmindowi udało się najechać ojczystą planetę protosów Ayur i pojawił się na powierzchni planety. Teraz, kiedy siły Overminda szerzą chaos i zniszczenie na całej planecie Ayur, protosy obrońcy... Coś tam. Czy nie mogliby mi dać przynajmniej przeczytać i przetłumaczyć? Mówi do nas sędzia Aldaris, który został wysłany przez konklawę, aby służyć i pomagać nam. Poprzedni egzekutor Tassadar został wyznaczony, aby powstrzymać postępy zergów w sektorze Terran poprzez palenie tych planet, które są zarażone. Jednakże zlekceważył on rozkazy i postanowił zniszczyć zergi i oszczędzić Terran. Tak więc Tassadar zawiózł protosów w pewnym sensie. Konklawę wyznaczyło nam jako pierwszy cel wzmocnienie naszych sił obronnych. I musimy wzmocnić naszą bazę wypadową w Antioch. W sumie taka trochę znacząca nazwa Antioch. Gdyż tak samo nazywała się jedna z perskich metropolii, z tego co pamiętam. Tak, zaczynamy z małą grupką jednostek. Tak dla przypomnienia, Zeloci to dosyć silna jednostka piechoty, mająca tylko atak wręcz. Zaś Tyraguni to naprawdę potężna jednostka, zwłaszcza jeśli nadużywamy mikrozarządzania, gdyż można wtedy bardzo łatwo po prostu... Atak, cofać, atak, cofać, atak, cofać, atak, cofać. Rozumiecie. W sumie nie wiem czemu Zeloci nie idą pierwsi, ale to się zaraz naprawi. Ups. No, wiedziałem, że się dogadamy. Tak. A, chyzaliski. Olery. A, nawet jeszcze żadna z moich jednostek nie straciła punktów życia. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak, bo protosi mają tak jakby dwa... O. A, już nieważne. Zero stracił punkty życia. O czym chciałem wspomnieć? Protosi mają tak jakby dwa oddzielne paski życia. Jeden z nich to tarcze, które są zrobione z ich energii psi i one się regenerują. Jednakże punkty życia u protosów nie mogą zostać zregenerowane w żaden sposób. Chyba, że od jakiegoś zaprzyjaźnionego medyka. Docieramy do Antioch, gdzie napotkamy Feniksa, bohatera wojennego w pewnym sensie. Tak. Jest on naprawdę przepakowanym. Tak, Feniks jest naprawdę przepakowanym Zilotem. W porównaniu do normalnego Zilota ma, żeby nie skłamać, 3 razy więcej punktów życia i tak 2,5 razy mocniejszy atak. To powinno mówić samo za siebie. Poczekajcie się. Dobra. Naszym celem w tej misji, przypominam, jest spotkanie Feniksa w Antioch, co już się stało. Zapewnienie przetrwania Feniksowi, co zapewne się stanie. Oraz zniszczenie bazy zergów, która znajduje się dosłownie na tym klifie. A co ja się będę? Ej, a ty gdzie?
idziecie. A. No, i to ja rozumiem. Spadł Feniks, stracił wszystkie ze swoich tarcz, a miał ich całe 240. Ale kto by się tym przejmował? O. Auf. A. Kogo biją? O, Dagon. A co? Cofka! Ogarnijcie się. Czasami ciężko jest kontrolować duże jednostek na nas. Ma tutaj dwie nieszczęsne konie. Nie dobrze. Jej nowe lordzie! Ha! O, na to nie zwróciłem uwagi. Powinni dać radę. Mam przynajmniej taką nadzieję. Albo i nie. No coś tam na pewno zrobią. A. Jeszcze Hydraiski. Dajcie mi już święty spokój. Dobra, nie bawimy się tak. Wracamy. Bo te siły, które im pozostały, to trochę ich przymało. Mogę już budować... Nie, nie mogę. Jak miałem nadzieję, że będą zbudować odnowiciela tarczy, ale... Nie mam takiej możliwości. A szkoda. Mało tych probek. Czy nie wspominałem kiedyś, że podstawą dobrej ekonomii jest duża ilość probek? To jest jak przynajmniej zrobiłem sobie dostęp do bazy przeciwników już. Więc nie będę musiał się uganiać za tymi nieszczęsnymi koloniami, które blokowały mi drogę. A teraz w międzyczasie sobie mogę jeszcze upgrade'y porobić, co mnie naprawdę cieszy. Moje życie za Ayer Koniak. Moje życie za Ayer Koniak. Żeby nie było, po angielsku Ayer się czyta bardziej jako Ayer. Dlatego czasami pozwalam sobie na takie teksty. A dobra, tu mam wszystkie jednostki. W sumie. Niepotrzebnym jeszcze. Moje życie za Ajur. Ach, cholera. Nie można wnaczyć nic za długich tras, a szkoda. Było przynajmniej nieco ciekawiej. Nie ma tak jak wcześniej wideo dokładnie wtedy, kiedy trzeba.
Tak, szykujcie się, że misje protosów będą zdecydowanie dłuższe niż chociażby Teran czy Zergów. Rzadko które dam radę skończyć poniżej 20 minut, tak przynajmniej mi się wydaje. Chyba w momencie, kiedy ci dwaj dragoni wyjdą, to chyba już będę szedł na naszych przeciwników. Powiedziałem, kiedy obaj wyjdą. Dobra, jedziemy. Mamy siły praktycznie takie same jak wtedy atakowaliśmy, tylko że tym razem przewaga zelotów nad dragonami jest trochę większa. Za AR. Boże. Niezbyt fajna była ta ostatnia raz. Widzę, że się nie odbudowywała, jeśli chodzi o kolonię. Co bardzo mnie cieszy. O! Ej, nie za dużo was tu? Ty